Przedmioty artystyczne, wyjątkowe, cenne i piękne wymagają szczególnego traktowania, ze szczególną starannością, a nawet powiedziałabym sercem. Proces był dość specyficzny i niekonwencjonalny, ponieważ zwykle, gdy organizujemy wystawy, wypożyczane obiekty są specjalnie przygotowywane przez dłuższy czas. Przyjeżdżają zadbane, w dobrej kondycji. Natomiast tym razem mieliśmy duże wyzwania. Konserwacja rozpoczynała się in situ, na ścianie, przy ołtarzu, dwie kondygnacje nad poziomem posadzki, gdzie wspinałam się, zabezpieczałam powierzchnię obrazów w taki sposób, abyśmy mogli w bezpieczny sposób w ogóle ruszyć obiekt, włożyć do skrzyni, do samochodu i przetransportować go na Wawel. Gdzie dopiero rozpoczynała się konserwacja po oczywiście spotkaniu w gronie naukowców, którzy akceptowali program prac, który też był niekonwencjonalny, ponieważ zwykle po pierwsze rzucałam się do podklejania tych fragmentów odpadających dzieł sztuki, a następnie nie usuwając z powierzchni nawarstwień, które przez stulecia pojawiały się na obrazie, ścieniając je jedynie i odczyszczając obiekt, wykorzystując to, co faktycznie przez wieki zostało dodane, dopiero wykonywałam konserwację już tą estetyczną, czyli aby obiekt mógł być wyeksponowany w odpowiedni sposób, szczególnie, że miał być na przykład jak ta Matka Boska Różańcowa wyeksponowany wręcz na wejściu na naszą wystawę, w związku z czym trzeba było użyć po prostu jakoś swojego doświadczenia, intuicji, aby wyeksponować to, co faktycznie najwspanialsze w tych dziełach, które miały tylko i wyłącznie dodatkowo być towarzystwem dla genialnego Mertensa. Pomysł na wystawę zrodził się wiele lat temu fascynacji zespołem obrazów Jakoba Mertensa w Kościele Mariackim w Krakowie. Myśmy od dawna te obrazy znali, oglądali, a kilka lat temu one zostały poddane gruntownej, takiej wzorcowej konserwacji. Po tej konserwacji mogliśmy zacząć myśleć o ich pokazaniu. Prace trwały kilka lat. Z początkowego planu prezentacji dzieł Jakoba Mertensa zrodziła się całkiem spora wystawa o malarstwie krakowskim czasów Mertensa, czyli malarstwie krakowskim przełomu XVI i XVII wieku. Chcieliśmy udostępnić szerszej publiczności obrazy, które są według nas bardzo piękne, bardzo wysokiej klasy. Wartość estetyczna tych obrazów jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka i myślę, że osoby, które zdecydują się odwiedzić Wawel, docenią tą jakość malarstwa Jakoba Mertensa. Wystawa, którą prezentujemy, nie jest duża, jeśli chodzi o liczbę eksponatów. Wobec tego można ją było zrealizować w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście bardzo poważnym zadaniem było przygotowanie przynajmniej części prezentowanych zabytków od strony konserwatorskiej. Założeniem było, że znajdą się na wystawie te dzieła, które są albo już po konserwacji, albo są w odpowiednio dobrym stanie konserwatorskim. Ale praktyka, obejrzenie wybranych przez nas dzieł, które wydawało się, że są w stanie idealnym, spowodowała, że w naszej pracowni konserwatorskiej trzeba było podjąć cały szereg działań. Tworzenie wystawy prezentującej dzieła Jakoba Mertensa na tle artystycznej twórczości około roku 1600 wiązało się z wypożyczeniami dzieł sztuki z różnych instytucji w kraju. Większość eksponatów
wypożyczyliśmy z instytucji kościelnych, z parafii, klasztorów, a nawet z Pałacu Biskupiego w Krakowie. Dopełnione zostały obiektami z instytucji państwowych, takich jak muzea i biblioteki. Dzieła sztuki prezentowane na wystawie Mertensa na co dzień w większości znajdują się w Krakowie. Można wymienić głównego bohatera wystawy, czyli ołtarz z parafii mariackiej. Niemniej jednak konieczne było przywiezienie obiektów z różnych stron Polski, na przykład z Warszawy, z Poznania, także z Sandomierza czy Mszany Dolnej. Rodzi się zapewne pytanie, jak wygląda proces wypożyczania, czy jest skomplikowany, długotrwały. Od razu powiem, że tak, wymaga kilku miesięcy, nawet roku i przebiega kilkuetapowo. Konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, a celem naszym jest przede wszystkim dobro obiektu. Postępujemy zgodnie z określonymi procedurami i tak zwanymi dobrymi praktykami w muzealnictwie. Kolejnym etapem przygotowań było przywożenie dzieł sztuki na Wawel. Określenie warunków przewożenia, stworzenie odpowiedniego klimatu dla dzieł sztuki należy do konserwatora. Wymaga mojej współpracy z konserwatorem, który w tym zakresie ma głos decydujący. Aspektem bardzo korzystnym związanym z wypożyczeniami jest możliwość zakonserwowania dzieł sztuki. Przywożone do nas obiekty są przeglądane w pracowniach konserwatorskich, czasem tylko odczyszczone, ale niekiedy poddane szerszej, głębszej konserwacji, która prowadzi do odzyskania przez nich pełnego blasku. Dwa obrazy zostały przygotowane praktycznie rzecz biorąc w pełni. Ich stan techniczny był zadowalający, natomiast stan estetyczny był daleko odbiegający od tego poziomu, który reprezentują pozostałe dzieła prezentowane na wystawie. Zwracamy tutaj uwagę na nowo odkryty i przypisany Mertensowi obraz Ukrzyżowanie, prawdopodobnie z tego samego zespołu, który znajduje się dzisiaj w Kościele Mariackim, dzisiaj jest przechowywany w Pałacu Biskupim w Krakowie. No i drugim dziełem, które myślę, że dla wielu zwiedzających będzie zaskoczeniem, właśnie estetycznym zaskoczeniem, jest znakomity, zupełnie różny od dzieła Mertensa, w zupełnie innej stylistyce utrzymany obraz Matki Boskiej Różańcowej z kościoła świętego Jakuba Dominikanów w Sandomierzu. Aranżacja wystawy komponowana jest wokół przestrzeni ołtarza, samej przestrzeni idei otwierania się skrzydeł na widza. Druga rzecz ważna dla mnie to była przestrzeń zastana na zamku, przestrzeń, w której ta wystawa miała powstać. I te dwie przestrzenie razem ze sobą połączyłam. Ostatnią rzeczą ważną dla mnie była przestrzeń otwierania się perspektyw, tych perspektyw najdalszych na pejzaż. Jestem koordynatorką wystawy Mertensa i moja praca polega na zarządzaniu pracą zespołu. Jest to, myślę, że w teorii dużo mniej skomplikowane niż jest w rzeczywistości. Muszę zadbać o to, żeby wszystkie działania zostały wykonane w określonym czasie i w określonym zakresie. Początek wystawy, sam początek, to jest czasem i na rok przed wystawą, to jest pomysł. To jest pomysł, który jest w głowie kuratorów i on musi nabrać formy scenariusza. Następnie taki scenariusz jest omawiany z dyrekcją, z działem organizacji wystaw. No i przerabiamy go pod nasze możliwości, to znaczy gdzie ta wystawa powinna się znaleźć, w jakim miejscu, w jakim czasie powinna zostać wykonana. Potem już prace zespołu przebiegają tyle, ile powinny, to znaczy aż do momentu otwarcia wystawy. Myślę, że największe trudności to są zmiany. To jest jedyna pewna rzecz, czyli to, że zawsze coś się zmieni. I najtrudniejsze jest to, żeby te zmiany nie wpłynęły na jakość i na czas wykonania wystawy. Termin wystawy zawsze jest niezmienny. I to my musimy się dostosować i być bardzo elastyczni do tego, żeby wszystkimi siłami zdążyć po prostu z otwarciem wystawy dokładnie danego dnia. No
i do tego mam cały zespół, który mi w tym pomaga i reagujemy na bieżąco na wszystkie wyzwania, które się pojawiają. Zastanawialiśmy się cały czas, co zrobić, żeby po każdej wystawie nie mieć bardzo dużej ilości odpadów. I staraliśmy się wymyśleć sposób, jak z danej wystawy robić tak elementy, żeby kolejnym razem też można było wykorzystać przy kolejnych wystawach. I akurat ta wystawa różni się tym, że zakupiliśmy system mocno zaimplementowany do naszych potrzeb i tego nie widać na zewnątrz, ale wewnątrz naszego etalażu są aluminiowe ramki, które są właśnie obite tylko materiałami, które można zawsze podmienić, pomalować na dowolny kolor, a te ramki zawsze zostają takie same i możemy na podstawie tej wystawy budować później kolejne wystawy i takie jest nasze też założenie w tym momencie. W tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim właścicielom za wyrażenie zgody na wypożyczenie, zgody na rozstanie się z nimi na pewien czas. Myślę, że lokalne społeczności mogą tym bardziej docenić te obiekty, z którymi obcują na co dzień, by uprzytomnić sobie jeszcze bardziej ich piękno, ich wartość. Warto podkreślić, że w Polsce wystawy sztuki dawnej są rzadkością, a już wystawy polskiej sztuki dawnej zdarzają się naprawdę niezwykle rzadko. Wawel jest jednym z nielicznych muzeów w naszym kraju, który tego typu inicjatywy wystawiennicze podejmuje. Ta wystawa sztuki około roku 1600 doskonale pasuje do wnętrz wawelskich, bo trzeba przypomnieć, że to jest właśnie czas, przełom XVI i XVII wieku, kiedy Wawel przeszedł bardzo gruntowną przebudowę i metamorfozę artystyczną za czasów Zygmunta III. Czas w sztuce Krakowa, któremu ta wystawa jest poświęcona, jest też czasem kluczowym dla kształtowania się nowożytnej rezydencji królewskiej na Wawelu. Więc myślę, że choć nie ma tutaj bezpośrednich związków, nic nie wiemy o tym, żeby Jakob Mertens działał dla Wawelu czy na Wawelu, to jednak myślę, że jest to bardzo dobre miejsce do prezentowania właśnie tej wystawy.